Cześć Tuchania. I Kasia. Obie jesteśmy dziennikarkami. Jak się przypadkiem okazało, łączy nas też bycie macochami. macochami. To odkrycie z jednej strony nas zaskoczyło, a z drugiej zainspirowało do pogadania o tym nie tylko między sobą. Tak powstał pomysł na serię rozmów o jakże dwuznacznie brzmiącej nazwie Po macoszemu. macoszemu. A co to jest wizek piłkarski? Nie, to jest. Na to jest tak, jak będzie nam się pod nie podobało, to... Ta, dobra, dobra. To jest pomadka po prostu, imię Kasia. Ma co. Radosław Majtan. Były piłkarz, występował na pozycji bramkarza. Komentator i ekspert telewizyjny. Dwukrotnie rozwiedziony. W końcu znalazł szczęście przy Małgorzacie Rozenek. Doskonale odnalazł się też w roli ojczyma jej synów. Jego biologiczny syn Henio pojawił się na świecie niecałe trzy lata temu. Czy czujesz się tatą trzech chłopców czy jednego? Czuję tatą się zdecydowanie trzech chłopców i, i, i nawet kiedyś czułem się tatą dwóch chłopców, jak jeszcze nie było Henia. Natomiast też nigdy nie próbowałem zastąpić im w tego dosłownym słowa znaczeniu taty, bo chłopaki nasze, czyli Stasi i Tadek mają swojego tatę, którego bardzo kochają. I tu też rola zawsze mojej żony Małgosi była bardzo taka jednoznaczna, ukierunkowana na to, że chłopaki też nie mieli dylematu jak do mnie podchodzić, jak mnie traktować, że, że nigdy w życiu nie było u nas takiej narracji, że o tutaj nie wiem, tata, wujek, czy ktoś inny, bo wujek to jest w ogóle chyba najbardziej, nie wiem, banalne i takie dziwne określenie. Natomiast kiedyś Tadek, ten młodszy, który dzisiaj ma 12 lat, zadał mi takie pytanie, Rodko, a kim ty dla mnie jesteś? No i ja wtedy mówię, mówisz co? Ja jestem dla ciebie przyjacielem. Jak będziesz miał w życiu twoim wydarzy się jakiś problem, będziesz miał cokolwiek w twoim życiu się wydarzy, do końca życia, to jak zadzwonisz do mnie, jak się do mnie zwrócisz, to ja zawsze ci pomogę. Więc można powiedzieć, że jestem kimś takim, kto zawsze będzie cię wspierał, kto jest przy tobie i po prostu kto będzie o ciebie dbał. Wow. A nie przestraszyło cię to pytanie? Nie, nie, właśnie bo, wiesz co, to pytanie było bardzo dojrzałe, jak na, mhm. nie wiem, ośmiolatka. Chyba wtedy miał Tadek 8 lat, więc bardziej mnie to zbudowało. Nie, ja nigdy nie miałem, powiem wam szczerze, że później yy, z przebiegiem czasu, kiedy byliśmy z Małgosią bardziej y, czasami z informacji, które docierały do mnie z mediów, y, że to jest rzekomo dobrze, kiedy, no to jest dobrze, ale że to niby nie jest łatwe, kiedy mężczyzna wchodzi y, w związek z kobietą, która ma dwójkę dzieci, że to jest takie wow. Ja sobie pomyślałem, kurde, to jest tak, tak naprawdę bardzo proste. Ale proste to było w moim przypadku, ponieważ oni byli, są fantastycznymi chłopakami, y, a myślę, że też jest taka prawidłowość, że jeżeli kocha się Kobietę, to od razu jednoznacznie yy, kocha się jej dzieci, i starasz się zrobić wszystko, żeby te dzieci cię pokochały, polubiły, yy, żeby darzyły cię sympatią, żeby cię szanowały. I, i, i też na początku starałem się użyć jakichś lekkich przekupstw. Nie wiem, Stasiek wtedy trenował piłkę nożną, więc tam zamówiłem. W parę rękawic, kilka par w jego rozmiarze, takie małe, żeby miał na siebie tadek. To w ogóle, jak wszedł, mnie zobaczył, to już fajny ma statuaza i, i już między nami zaiskrzyło. Także, także bardzo, bardzo szybko, bardzo bezwoleśnie. I tak, tak naprawdę nie było takiego momentu, aż nawet kiedyś Małgosia do mnie powiedziała, bo dość długo nosiła się z zamiarem poznania nas, no bo to już był taki kolejny bardzo poważny krok. Po jakim czasie? Wa przedstawiła Was sobie? Dwa miesiące, ponad chyba dwa czy trzy, trzy miesiące, jak spotykaliśmy się. Mm -hmm. y tak, to wtedy Poznałem chłopaków i pamiętam, że mam go się bardzo się denerwowała, ale później powiedziała: Słuchaj, ja nie wiedziałem w ogóle o co mi chodzi. To tak szybko naturalnie poszło i, i rzeczywiście, słuchajcie, byliśmy na masę wakacjach. Mamy bardzo dużo przeżyć. tak dzisiaj sobie oglądamy te nasze zdjęcia z tych czasów, kiedy Tadek wyglądał jak cheniu, to jest niewiarygodne. I dzisiaj wow. Tadek, bo ja jestem bardzo takim nadopiekuńczym tatą, więc tego Henia noszę na rękach i tak dalej, chodzę za nim jako ochroniarz, jak on, żeby tylko sobie nie zrobił krzywdy. Mam świadomość, że. No, Spróbuję próbuję balans, zrobić taki balans, żeby to jednak rozróżnić, natomiast, natomiast no, dość późno zostałem tatą i to jest jeszcze, to wiecie, takie upragnione dziecko, więc chyba ciężko mi przy, przeciwstawić się tym emocjom, które są, natomiast mówię do tatka... Czy ty wiesz, Tadziusz, że ja Ciebie też tak nosiłem na rękach? Bo Jak my się poznaliśmy z Małgosią, to Tadek miał niecałe 3 lata, dwa chyba i 8 miesięcy. I, i w pewnym A Stanisław momencie. Stanisław ile miał? Stanisław, no dzisiaj Stanisław jest 5 lat starszy od, 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 od Tadzia, więc już miał y, ponad 7, prawie 8 lat. Natomiast Tadek zaczął to wy, wykorzystywać. No ja też zacząłem go nosić na rękach, to on tylko jak spacer jakiś. Nie, już mi się nie chce, ratko, nie ja dobra. chodź. No, ale dzisiaj tego nie pamięta. I ja mówię, Tadziu, ja ciebie też nosiłem cały czas tak na rękach jak chenia. Mówię, okej. Okay. Ale to jest super wartość, nie? W ogóle móc tak powiedzieć, bo to jest już bardzo takie, to jest takie wspomnienie charakterystyczne jednak dla rodziców, że nie wiem, tak. nosiłem cię. W ogóle tak. pamiętasz coś, czego to dziecko nie pamięta z waszego wspólnego doświadczenia. Tak, i nawet powiem wam więcej. Kiedyś, jak mogło się pokazywać jakieś zdjęcia Tadziowi, to też było parę lat temu z jakiejś wakacji i mnie tam na tych zdjęciach nie było, bo jeszcze nie byliśmy razem, to Tadziu się zapytał mama, gdzie jest Radek? A mama mówi Tadziu, ale wtedy Radka jeszcze nie było z nami. jak spojrzał się z dziwnie, okej. Okay. Zazwyczaj się dzieciom no. mówi, ciebie jeszcze nie było ja, na świecie. Tak, to, to odwrotnie, więc, więc no tak, no to w ogóle takie, wiecie, to są też takie rozmowy dla mnie bardzo mocno budujące, czy, czy mając kontakt z ludźmi, którzy dorastają, tak, tak, jak, tak jak Tadek czy, czy, czy Staś, to są takie rozmowy na różnych etapach, tak? Jak oni dorastają, ja gdzieś dojrzewam do pewnych rzeczy razem, razem z nimi, bo myślę, że to też jest nauka. Uczymy się być rodzicami, prawda? Kiedy ja zacząłem się spotykać z Małgosią, ja nie miałem swoich dzieci, ja tak naprawdę byłem raczej uważany, no i pewnie coś z tym miała, z jakiegoś takiego lekko ducha. Osobę, która, no, już były sportowiec, wiadomo, Później czasy trochę takie rokenrolowe, ale, ale, ale gdzieś tam myślę, że to też wyniosłem z domu, że zawsze miałem w sobie dużo takiej wrażliwości empatii i, i naprawdę nie męczyłem się z dziećmi. Moja siostra ma dwójkę dzieci, mój brat już teraz ma trójkę, ale wcześniej miał dwójkę bliźniaków, więc miałem gdzieś kontakt. Natomiast też nigdy yy, no nie wiedziałem, jak to jest już mieszkać z dziećmi, wychowywać je i tak dalej, i tak dalej. I, no i, i też tego się przy nich uczyłem, odwodząc ich do szkoły, co też było fajne, co też mnie tak zawsze miło nastawia, jak y, ja słucham polskiej muzyki rockowej i, i jak odwodziłem chłopaków do szkoły, no to Lady Punk często słuchałem. No kiedyś patrzę w lusterko, a Tadek sobie śpiewa jedną piosenkę, drugą, trzecią, czwartą, wszystkie zna na aż przychodzi do mnie kiedyś i mówi, Radku, zabierz mi na koncert Lady Punk. Więc <laughs> ja obiecałem, że go super. zabiorę. No. A też na przykład z drugiej strony takie było, coś to co w ogóle taką było dla mnie refleksją, taki jakiś bo tutaj cały czas o tatku, więc kiedyś Staś przychodzi do mnie. Słuchajcie, coś, co jest też dla mnie fenomenem, jeżeli chodzi o szkoły, te tak zwane europejskie, bo chłopcy chodzą do francuskiej szkoły i on do mnie przychodzi, słuchajcie, też myślę, że miał wtedy około 9 lat, czy dziesięciu, zadał mi pytanie, co to jest rasizm. Więc ja mu tłumaczę, co to jest rasizm, że dyskredytujesz kogoś za kolor skóry, za to, że pochodzi z innego kraju, że tak dalej. I on tak patrzył i kompletnie, słuchajcie, nie potrafił tego zrozumieć mm. i widząc ten jego wyraz twarzy, pomyślałem sobie kurczę, super, że są w tej szkole, że, że do niego to nie może dotrzeć, że on nie potrafi jakkolwiek zrozumieć, no bo wiadomo, tak, w szkole francuskiej często są... często nie widzą są koloru skóry. Dokładnie, mm. a jeszcze w takiej szkole jak francuska są tu dzieci z różnych krajów, o różnych kolorze skóry, są Azjaci, są... są są Afroamerykanie i tak dalej, więc tak naprawdę jest, 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 jest to przegląd rasy kulturowej I, i nawet znajomi Stasia, to są właśnie tacy chłopcy z różnych kultur no i właśnie dlatego też on jest otwarty i, i oni są otwarci i myślę, że chyba też o to chodzi tak staramy się też wychowywać naszych chłopaków, żeby byli otwarci, żeby, żeby, żeby tutaj, jeżeli chodzi o, o zrozumienie, o tolerancję przede wszystkim, tak, żeby to było naprawdę takie uczucie daleko posunięte. A pamiętasz wasze pierwsze spotkanie? Takie pierwsze, mhm. pierwsze? Tak, tak, pamiętam. Pamiętam, bo wtedy byliśmy u znajomych Małgosi, bo to było takie spotkanie na neutralnym terenie. I poszliśmy do naszych znajomych i chłop, chłop, chłopcy bawili się na górze ze swoim kolegą. I ja byłem na dole i nagle, i, ha, przyjechałem po Małgosi, tam pogadaliśmy, coś tam, coś tam. Mówię, Proszę dobra... jeszcze o wkładkę ze stanem emocjonalnym, jak się były czułeś? Były nerwy, były nerwy, <laughs> No i, i nagle chłopaki zeszli z góry. I wtedy właśnie ja ich odwoziłem. Mhm. I jakoś tak wzeszli, no to ja, mówię, cześć chłopaki, nie, tam jeszcze Tadek to w ogóle prawie mnie nie zauważył, jak to młody człowiek, tam nie całe trzy lata. Stasiu już dzień dobry, bo Stasiu jest taki ułożony, on zawsze był taki bardzo wrażliwy, ułożony. Yy, z dużą taką empatią do, do, do ludzi. No i wsiedliśmy do samochodu i chyba nawet właśnie wtedy od razu Tadek tak spojrzał mi na rękę, bo nie wiem, czy miał tak fajne ale no i tak jakoś... <laughs> jak... Rozbroił sytuację. Tak, tak, rozbroił. I co było potem? Bo rozumiem, że... Yy... Sam powiedziałeś, że miałeś ten taki okres rock'n'rollowy. Czy musiałeś sobie to jakoś przeprocesować, że powoli wchodzisz w jakiś mm. zupełnie nowy etap życia? Nie, to nie było powoli. Wiecie, co mi się wydaje, że jakoś tak jest w moim życiu, być może jak ktoś patrzy na to z zewnątrz, to wydaje mu się, że, że to jest albo bardzo w jedną stronę, albo w drugą, albo skoro robię jedno, nie mogę robić drugiego, albo skoro już robię takie rzeczy, które tam, z którymi nie wiem, kojarzę to nie mogę być, nie wiem, dobrym, dobrym tatą. Ale nie, ja uważam, znaczy moje życie mi pokazało i pewnie tak jest, że wszystko ma swoje etapy, że, że, że po prostu niezależnie, jeżeli czegoś chcesz, jeżeli, jeżeli, jeżeli w czymś się czujesz, a tego nie masz, to nie znaczy, że tego nie chcesz. Po prostu przychodzi jakiś etap. Zawsze uważałem, jest to jakaś moja dewiza życiowa, że nie można nic kreować na siłę, że jednak ta przysłowie prawda zawsze się obroni jest to przysłowie, które naprawdę jest obecne w moim życiu i myślę, że to bardzo mocne przełożenie i to definiuje relacje z dziećmi, bo u dzieci nie ma fałszu. Dzieci są w stanie fałsz, uważam, rozszyfrować bardzo szybko. Więc my bardzo też yy, to przyspieszyło wszystko. I ja nie pamiętam po jakim czasie mogła się z chłopakami do mnie wprowadziła, kiedy się zaczęliśmy spotykać, ale w ogóle u nas w naszym związku wszystko było takie, pff, poszło i, i po prostu zaiskrzyło, już odpaliło, yy, tak, że, że, że naprawdę w każde kolejne sytuacje. Mm, nikt, nie no, by, nikt nie był w stanie tego zatrzymać. Nie był w stanie już zatrzymać tej pędzącej piłki, jak to zawsze <grym> <grym> Tak. I, I wiecie co? Ja pamiętam kiedyś, tak, A propos takich refleksji, to poszliśmy kiedyś z Małgosią do Galerii Mokotów do takiego placu zabaw. No i chłopcy tam siedzą i my sobie pijemy wodę niegazowaną na stoliku. i wy do no Małgosi: zobaczę się, życie zmienia. Kiedyś łycha na stole, impreza, luza, <grym> A teraz chłopiec w grzybku, tutaj samochód, woda mineralna. No i się śmieliśmy z tego, ale to była zmiana zupełnie naturalna. To nie było coś za coś. To nie było, że ja miałem momenty naprawdę. Nie miałem ani razu momentu takiego, kiedy mógłbym tęsknić za życiem człowieka, który jest singlem, który może sobie na coś pozwolić więcej. No bo wiadomo, że są to ograniczenia, ale są to ograniczenia, które dla mnie są moim wolnym wyborem. Bo również dzisiaj, jeżeli Bohemi z nami śpi, jeżeli ja wiem, że wrócę skądś i, i koło mnie śpi mój syn, ja nigdy nie wracam do domu. Yy, żeby było czuć ode mnie alkohol. Po prostu zrezygnowałem z imprez. I, i, i chyba, że chęć śpił naszej niani, bo czasami sobie robimy takie soboty, że musimy gdzieś wyjść, no to wtedy. Wtedy odpalacie rock and roll. Po to prostu. wtedy możemy sobie po, posiedzieć dłużej i Super. wtedy ja mogę sobie też wypić, nie wiem, wino, drinka i tak dalej. Natomiast nigdy, kiedy kładę się spać z moim synem, a śpi z nami cały czas, nie pozwalam sobie na to. I to jest dla mnie tak po prostu i to jest moja zasada. Bo czułbym się z tym źle. Ja bym się czuł z tym źle, nie dlatego, bo ktoś by mi to wypomniał. Po prostu dla mnie jest to nie do przyjęcia, i, i to jest, tak jak mówię, następna kolej rzeczy, która wiąże się z byciem tatą. A z drugiej strony, tak jak kiedyś to powiedziałem mojej żonie, mogę się zobaczyć, jak dobrze mieć bagaż doświadczeń. Człowiek wszystko przeżył, wie, z czym to się wiąże, i dzisiaj nie chce do tego wracać. I myślę, że, że moja siła w cudzysłowie polega też na tym, że ja, tak jak mówię, jako sportowiec, ja mieszkałem w różnych krajach, poznałem różnych ludzi, miałem fajne życie. I miałem fajne życie w dużej jego części jako to człowiek, który jest sam, tak? Bo za granicą też mieszkałem w Turcji, w Grecji, w Izraelu. Byłem, byłem generalnie w tych, tych krajach często sam i. I później jak przyjechałem do Polski, też miałem jeden rozwód, później drugi i, i miałem, że tak powiem, barwne życie, czy, czy, czy czasami bardzo takie mocno emocjonalne, ale, ale, ale które gdzieś tam kończyło się tak, jak się skończyło. Więc też chciałem jakiejś stabilizacji. Dużo ale się lubię, działo. Którymi, nie chciałem i... przyspieszać tego, mówię, w życiu zawsze, jeżeli spotkasz tą osobę, to pewnie będziesz o tym wiedział i rzeczywiście tak się stało. Natomiast myślę, że też właśnie dlatego, że to wszystko przeżyłem dzisiaj tak spokojnie, do tego podchodzę bez poczucia, że... Coś tracę, straty. bo mam dzisiaj, wiecie, już mm -hmm. 50 lat. Myślę, że jakbym był ojcem 22-letnim czy 25-letnim, to ja jestem w stanie zrozumieć facetów, którzy czasami mają takie przebłyski myśli i, i że coś, coś im ucieka, że coś tracą, że, że jednak że ta młodość za wcześnie, młodyś, za wcześnie nie, troszkę może. i tak dalej. Chociaż później patrząc na, na dzieci zawsze masz y, chyba taką refleksję, że to jest największe szczęście, jakie mogło nas spotkać. I ja rozumiem, że nie wszyscy muszą mieć dzieci, nie wszyscy je mają. Niektórzy wręcz deklarują, że oni nie czują w sobie instynktu i szanuję to. Każdy z nas inny. Natomiast myślę, że ja za jakiś czas... Jakkolwiek, cokolwiek miałbym o swoim życiu mówić, podsumowywać się, to moim największym sukcesem jest mój syn Henryk. Też taki bardzo wyczekany, bo też tak. długo się staraliście. No, 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 no tak, tym bardziej, że wiadomo, my, my, Heniu urodził się po metodzie in vitro, więc to też był taki bój o niego i, i trwało to kilka lat i, i też były, jak to się mówi, zloty, upadki. Ale zakończyło się dobrze i, i muszę powiedzieć, że też, yy, dlaczego też o tym mówię, bo może niektórzy odbierają to jako takie uzewnętrznienie się albo, albo, albo wywlekanie yy, spraw rodzinnych na, na zewnątrz, ale ja myślę, że my jesteśmy to winni po prostu tym lekarzom. Nie, ja myślę, że też dodajecie odwagi tym, którzy nie mogą mieć to dzieci. Jest jedno, tak. to jest I wiesz, norma normalizujecie jakby mówienie o tym. Tak, tam. i to też jest fakt, bo my spotykaliśmy dużo osób yy, w przeciągu yy, na tego naszego czasu, kiedy staraliśmy się o Henia, i rzeczywiście kilka prób mieliśmy nieudanych, i, i, i były jakieś poronienia, więc to też był ciężki czas dla nas, ale też mieliśmy olbrzymie wsparcie lekarzy. I myślę, że dzisiaj, jeżeli miałbym ukrywać to, że, że metoda in vitro to nie, nie, nie wiem o co chodzi, to ciężko było chyba by spojrzeć w lustro, nawet w kontekście. Lekarza, który powiedział nam, że się udało, miał wzywoczach. To było coś niewiarygodnego, słuchajcie, naprawdę. To było takie uczucie kurczę, że myślisz sobie, że ja jeszcze wtedy, mówię tak, to ja powinienem mieć wzywoczach. Aż trochę <noise> czułem się winny, ale to był dla mnie wtedy taki szok. A może inaczej. Może po prostu baliśmy się też cieszyć, bo wcześniej też niby było OK, a później, a później no, okazywało się, że nie. A jak rozmawiałeś w tym okresie z chłopcami? Wiecie co, no oni, oni też wiedzieli, jak Małgosia była w ciąży, że musimy o nią dbać, że nie można jej denerwować. Wiecie, mieliśmy ten czas ciąży w ogóle, to był taki czas, kiedy była pandemia. Tak mniej więcej, te ostatnie miesiące. My wyjechaliśmy, słuchajcie, na dwa miesiące, jak była ta całkowita blokada e, świata, Polski, czy w ogóle życia naszego. Ta, to my pojechaliśmy, słuchajcie, do Międzyzdroju, do miasteczka nad samym morzem, gdzie nie było nikogo. No, bo to jest raczej kurort i, i, i tam w, tylko w okresie wakacyjnym jest bardzo dużo turystów. Ja z Gorzowa Wielkopolskiego pochodzę, nie, więc wakacje daleko. spędzałam między no, sobą. Więc, więc, więc słuchajcie, i my tam pojechaliśmy i mieliśmy tam super czas rodzinny. My chodziliśmy z chłopakami na spacery, wzięliśmy nasze psy. Ta plaża była zawsze pusta, więc tam czasami można było na nią wchodzić. I, i, i to był nas taki fajny, rodzinny czas. Mam Gosia taki miś, bo małgosia, jak jest w ciąży, to ona jest taką. No, wszystko ją wzrusza, jest taka powolna, co jest bardzo wzruszające, więc ja robiłem jej. Kanapki z jakąś czekoladą. Pamiętam, jeździłem do Lidla wtedy raz na tydzień, kupowałem na cały tydzień jedzenia i, i chłopaki też byli szczęśliwi, bo nie mieliśmy limitów w niczym. Wiesz, oglądaliśmy sobie, wiecie, Netflixa, chodziliśmy na spacery i tak dalej. I to był dla nich fajny czas. No i mówiliśmy, że będą mieli brata, że, że to też jest jakaś ich odpowiedzialność. Tak? Natomiast to, co było wcześniej, powiem wam, i tak to, co jest teraz, nie spodziewałbym się, bo, bo zawsze patrzysz, nie wiem, czy rozmową można przy przygotować dzieci do tego, że. W ich życiu pojawi się młody człowiek, który będzie ich bratem, który jest z nimi od, od, od najmłodszych swoich lat, dla którego oni są rodziną. Natomiast tak jak oni go przyjęli, jak się nim zajmują, jak się nim bawią, to jest coś fenomenalnego. Jakieś pamiętam, jak byliśmy na jakichś wakacjach i ja wyszedłem gdzieś z Małgosią, zostawiliśmy Henia z chłopcami i z nianią naszą. I ja coś zapomniałem, i mówię: A czekaj, ja zapomniałem chyba, nie wiem, portfela czy telefonu, i wracam, słuchajcie, i tak otwieram drzwi, a oni oboje przy takim jego. Nie, on siedział wtedy w takim krzesełku swoim, i oni tam nadskaczą, i tak się z nim bawią. I to było takie dla mnie też wzruszające, że, że ten henio taki jest z tym, z, i, oni, i on taki szczęśliwy, i oni tak starają się go pocieszyć i rozbawić. I, i myślę, że to też jest bardzo y, duża wartość, że nasz synek jest wychowywany w takiej dużej dawce. Miłości, no bo my to wiadomo, chłopcy, nasza niania, y, i jeszcze Bożenka i jeszcze Kasia, która też jest z nami, więc każdy go kocha, każdy się do niego uśmiecha i on chyba dlatego jest taki pozytywny, uśmiechnięty, bo właśnie ma nas wszystkich, ale właśnie y, są też różne zabawy. Stasiu ma takie zabawy bardziej, y, takie mam wrażenie już... Y, Dojrzałe chociaż. Yy, chociaż no też różnie. A Tadek na takie szalone. Tadek ma jak z racji wieku, to takie wymyśla zabawy że ja mówię, proszę cię, Ale to też jest śmieszne. Ostatnio nauczył go robić goryla, ładnie Więc to jest śmieszne, zabawne. I myślę, że to też jest olbrzymia wartość. Ja miałem starszą siostrę i młodszego brata, ale myślę, że rodzie, rodzeństwo to jest naprawdę coś niewiarygodnego i to jest olbrzymia wartość dodana dla, 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 dla najmłodszego. Z Dziecka, no bo może być to córka, synek, które są zawsze najbardziej rozpieszczeni, bo tego się nie da. Mhm. Nawet jest taki, taki y, 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 przykład y, dzieci. Pierwszy, środkowy i ten trzeci. I zawsze każdy jest inny. I tak. właśnie dlatego, bo inaczej podchodzi do pierwszego, do tego drugiego, który chce tam wszystko udowodnić, do trzeciego, który jest totalnie rozpieszczony. No niestety, chyba u nas będzie, będzie podobnie. Ale bardzo, bardzo naprawdę wzrusza mnie podejście A Tak Ja też podpytałam o to, bo mm, często jest tak, że pojawienie się tego biologicznego dziecka, y, jest wyzwaniem dla całej rodziny, mhm. jak w ogóle o tym porozmawiać. Często te dzieci um, z poprzednich związków, gdzieś tam, żeby przyjmują. nie poczuły się odsunięte. Tak, mhm. tak no, ważna, W ogóle rodzeństwo, nie. to zawsze jest e, temat, nawet w e, rodzinie nuklearnej. No tak. <laughs> tak. Moja siostra ja zawsze uważała, że ja jestem traktowana lepiej, Wynku, a ja uważałam, tak. że ona jest traktowana tutaj lepiej. zastanawiam się, czy dla was to był temat, czy wy z Małgosią się tam z tremą podchodziliście do tego tematu, żeby chłopcom powiedzieć. Nie, wydawało nam się, że właśnie to wszystko gdzieś tam życie wyjaśni, że, że, że chłopcy są już na tyle do, dojrzali, w sensie na tyle z nimi rozmawiamy i, 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 i też, że tak powiem, są otoczeni miłością, że nie będą mieli z tym, z tym problemu. Stasiek jest starszy, Stasiek ma już 17 lat, więc on jest bardzo już dojrzałem. w ogóle jest dojrzałym chłopcem, jak naj swój wiek, więc doskonale wszystko rozumie. No Tadziu jest trochę młodszy, z nim jest więcej takiej pracy, natomiast stąd też te moje, że Tadek, pamiętasz jak ciebie nosiłem też na rękach jak Henia i tak dalej. Ale Mam nadzieję, że nie, bo czasami dzieci też się nie otwierają i nie powiedzą nam wszystkiego, ale mam nadzieję, że nie było momentów, kiedy czuli się jakoś odrzuceni. Nie dalej wiecie, jeżeli wyjeżdżamy, to wszędzie wyjeżdżamy razem. Nie robimy tak, że bierzemy chenia, chłopcy zostają generalnie albo sami też bardzo, bardzo rzadko. Tak jak jesteśmy razem z Małgosią już 10 lat, to my chyba tylko raz byliśmy sami na parę dni na wakacjach. Pięć czy tam na tydzień pojechaliśmy sobie bez chłopców, a tak zawsze jeździmy całą rodziną. To jest, że tak powiem, życie rodzinne to jest taki nasz balans, nasz reset i, i, i też. Taka enklawa, gdzie zawsze nawet na wyjazdach ładujemy nasze, że tak powiem, baterie, akumulatory i, i, i gdzieś sobie robimy wtedy taki naprawdę odpoczynek. I oni też o tym doskonale wiedzą. Myślę, że tutaj to też tłumaczymy im, że Heniu jest najmłodszy, że to jest jeszcze dzidziuś, że on jest tak naprawdę bezbronną osobą, że on jest skazany na nas starszych, na nich, na chłopców, tak, którzy się nim zajmują. Nawet te, te zabawy staram się powiedzieć. Tadziu, pamiętaj, że to jest też odpowiedzialność za niego, że jeżeli się zbawisz, pamiętaj, że później jak ciebie nie będzie, on może to zrobić sam. Jak będzie skakał po łóżku. I, wiesz, I zawsze trzeba na niego patrzeć i go pilnować, że też uczymy ich y, na bazie młodszego brata takiego już y, podejścia z odpowiedzialnością do życia, że to już są obowiązki. No, tak jak staramy się, jak w każdej rodzinie, gdzieś tam rozszerzać obowiązki mhm. dzieciom, żeby no, nie było tylko miło, łatwo i przyjemnie, że tylko komputer, telefon, zabawa, filmy i tak dalej, ale już sprzątanie, już wnoszenie śmieci, już zakupy i, i u nas jest tak jak w każdej normalnej rodzinie. Macie wybiega. konflikty na tym tle? W każdej rodzinie są konflikty, to wiesz, no wiesz. Czasami my jesteśmy bardziej zmęczeni, czasami chłopcy są też coś tam, wiesz, nie, Tadek coś mu się nie chce zrobić albo stać. To jest, no, jest normalne i ja myślę, że nie ma rodziny, która nie wymienia między sobą, nie wiem, znani, nie ma jakichś tam czasami kłótni, bo naprawdę nie znam takiej rodziny. Czasami, tak samo jak teraz te czasy, kiedy, kiedy dzieci no, pochłaniają się jednak tymi telefonami, no to z kim nie rozmawiam, to jest to, jest to samo. Ja, czy to jest problem? Nie wiem, być może to jest po prostu duch tych czasów, które nadeszły. A to u was bardziej e, ględzi na ten temat? Ty czy gości? Jak to jest dobry Małgosia, aktu... Małgosia, 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 no to, to też jest tak, że no Małgosia jest biologiczną mamą i, i dla mnie, ja to, bo ja to myślałem i myślę, że to też jest tak, że do jednego z chłopców i do drugiego muszę podchodzić inaczej, bo tak jak powiedziałem, poznałem już ich wrażliwość, wiem jakimi są osobami, poza tym też wiek determinuje moje tak. zachowanie, Stasiu już jest no, prawie osiemnastoletnim facetem, więc do niego nie będę, że tak powiem, Mówił, czy używał argumentów takich jak do tatka. Tutaj rozmawiam z nim po prostu już jak z dorosłym facetem. Tak? Z tatkiem jeszcze rozmawiam czasami jak z dzieckiem, albo próbuję mu tłumaczyć pewne rzeczy, jak się tłumaczy z dziecku na zasadzie nawet pewnych sytuacji, żeby gdzieś y, uaktywnić jego wyobraźnię w różnych sytuacjach. Tak? I, I to chyba jest normalne, ale rzeczywiście to jest też tak, że. że Tadek, który jest bardzo wrażliwy, Sasiu przepraszam, jest bardzo wrażliwy, bardzo empatyczny, więc też innych argumentów czasami trzeba użyć niż, niż taki bezkompromisowy ktoś, kto jest, kto jest jak Tadziu. Natomiast Małgosia tutaj jak jest, trzeba zainterweniować i to też jest chyba naturalne, nie dlatego, że yy, to nie są moje dzieci, ale, ale, ale mi się wydaje, że nie wiem, czy jeżeli kobieta krzyczy, to jest dla dzieci łatwiej do przyjęcia niż wtedy, kiedy krzyczy... Ojciec, tata czy facet, tak? Że to jest wtedy takie bardziej, nie wiem, jeżeli, oczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, w to wtedy ja wchodzę, już wtedy Małgosia daje mi znać, że trzeba zainterweniować, no to wtedy widzę, że już coś cię. Czyli mówi, jesteś tak. od mokrej roboty, tak, ale, ale też jestem ten, który daje. Yy... Ten lep, znaczy nie, ten taki, powiedzmy, Jesteś bardziej, dobrym próbuje, bardziej próbuje być taki, że, że jednak na początku zrozumienie, na początku jednak to cieplejsze słowo, ale, ale, ale myślę, że dzielimy się bardzo dobrze tymi rolami z Małgosią i, i też jej spojrzenie na to jest tutaj. No w ogóle, ja myślę, w ogóle powiem Wam, że. Yy, no, Małgorzata, jako bardzo inteligentna kobieta bardzo dobrze zarządza gdzieś naszą rodziną, tak? I, i, i to, co, to, co powiedziałem odnośnie nawet tych relacji moich z chłopcami, to wprowadzenie, te późniejsze y, historie naszego, naszego życia i tak dalej, no to też jest, że tak powiem, wykreowane przez nią, tak. I, i, I być może też łatwiej mi było wszystko w to wejść, bo właśnie ona tutaj miała na to jakiś pomysł, który, który okazał się, że tak powiem, y, Sytuacją jakąś bez, bezkompromisową albo bezkosztową, po prostu zupełnie naturalną. Ja znalazłam cytat twojej mamy. Mhm. O tobie w kontekście chłopców. Jest cierpliwy, nigdy nie podnosi głosu, ma świetny kontakt z synami Małgosi. Tak, to prawda. Natomiast y, jestem cierpliwy, rzeczywiście, no bo, bo myślę, że to, to, co powiedziałem, że gdzieś ta cierpliwość to jest też jakiś fundament dotarcia do, 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 do chłopaków. Natomiast no też są sytuacje, kiedy człowiek ten głos podnosi to też jest, no nie jasne. ma co zakłonować rzeczywistości, że człowiek jest oazem spokoju, no, albo mistrzem zeli, nie jest w stanie, wiecie, zareagować inaczej, bo, bo myślę, że czasami po prostu dzieci też muszą wiedzieć, że, że już doprowadzili nas do, do granicy wytrzymałości. To nie, to nie znaczy, że wydzieramy się na nich, nie. Nie, ale czasami ten podniesiony głos świadczy o tym, że ta sytuacja już dochodzi do... Do jakiejś granicy, a dzieci też lubią wytyczać swoje granice i, i, i sprawdzać, na Przekraczać jak nasze mogą sobie granice pozwolić, dokładnie, tak, więc tak. czasami trzeba dać im jednoznacznie, że to już właśnie jest ta granica i jej nie lepiej nie przekraczajmy. Natomiast, no, no, moja mama powiedziała to, co też mówiłem, że to chyba są też cechy mojego charakteru, że ja jestem z natury człowiekiem wrażliwym, myślę, że tak. Czy cierpliwym? To zależy od, to zależy od czego. W relacjach z między, z między ludźmi jestem na pewno osobą, która daje dużo Duży kredyt zaufania i, i nie osądza, nie ocenia, to pewnie mam po mamie. Natomiast z drugiej strony też myślę, że cechy zawodowe, to, że byłem kiedyś bramkarzem, to, że w pewnym sensie to nie jest łatwa profesja i nabierasz dystansu do życia. Życie, życie sportowca, życie bramkarza bardzo mocno cię doświadcza, naprawdę. I, I myślę, że w pewnym momencie stajesz się po prostu osobą nie reagującym na bzdury, na banały, nie jesteś małostkowy. I tak naprawdę chyba zdaję sobie sprawę, co jest ważne. Gdzieś ta, ta psychika mówi się, że, że bramkarz, no musi być, gra bramkarza jest oparta na takiej wytrzymałości psychicznej, nawet w stosunku z radzeniem sobie z presją, która cię otacza notorycznie, to później prze, przenosi się to do życia, mam wrażenie, i to na pewno pomaga. A to ja nawiążę trochę w swoim pytaniu do tego. No bo dostajesz w pakiecie już dwóch chłopców odchowanych w pewnym sensie. Może Tadzio troszeczkę mniej, bo był malutki. No, i wchodzisz w rolę ojczyma, faceta, który będzie ich teraz wychowywał. Mhm. Zastanawiałam się, bo też w rozmowach z Tobą bardzo wybrzmiewa taki duży szacunek do trenerów. Zastanawiałam się, mhm. czy w roli tego ojczyma, takiego właśnie, no nie chcę powiedzieć ojca, bonusowego ojca, bardziej czujesz jakieś takie echa Twojego własnego taty, czy trenera. Co generalnie myślę, że po prostu echa takiego echa wykształtowanej mojej osobowości poprzez obserwacje, poprzez przeżyte różne sytuacje, to, co powiedziałem, nawiązując do życia jako sportowiec, bo, bo to kształtuje osobowość naprawdę niewiarygodnie. To, co przeżyjesz, masz kontakt, to, co powiedziałaś z trenerami, którzy, którzy często są dobrymi. Psychologami. Dobry trener musi być dobrym psychologiem. Dobry trener musi umieć do ciebie dotrzeć, i często to dotarcie to jest na bazie takiej siły spokoju. I ty doceniasz właśnie to, że w momentach, kiedy masz świadomość, że, że jeden trener reagował takim podniesionym głosem i to było coś, co nie wzbudzało Twojego szacunku, a drugi trener w takim właśnie samym momencie używał zupełnie innych narzędzi. Struktura takiej oazy spokoju, siły, i, i to ci imponowało, i to się podobało, i to do mnie trafiało, więc to, co trafiało do mnie. Też staram się przekazać im, tak, mm -hmm. ale, ale ten, to, co powiedziałeś, ten, ten, ten szacunek do trenerów, to wiąże się z szacunkiem po prostu do ludzi, do starszych ludzi, do tych, którzy są od nas starsi, którzy na ten szacunek zasługują, chociaż uważam, że nie wiek czyni w nas po, poczucie szacunku, ale bardziej to, kto. Kto jaką jest osobą, i, mm -hmm. i to, co ma do przekazania, więc, więc mówimy o tych trenerach, których rzeczywiście darzyłem tym szacunkiem, i, i, i pewne rzeczy staram się staramy się z Małgosią przekazać chłopakom, ale to tak jak powiedziałem, jest na bazie szacunku do ludzi, i, że, 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 że żyjąc, musimy mieć świadomość, że, że, że są od nas słabsi, że, że, że ludzie są różnorodni, żebyśmy podchodzili z dużą relacją i empatią. Bo wydaje mi się, że wrażliwość w jakimś sensie jest kluczem do tego, żebyśmy byli dobrymi ludźmi po prostu, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że nie tylko. Tylko my jesteśmy ważni, ale, ale też nie, nie, nie warto, nie wolno poświęcać innych ludzi, czy nie można ludziom sprawiać cierpienia, to myślę, że to pomaga, łatwiej się wtedy żyje i, i, i ludzie po prostu stają się lepszymi ludźmi i też o tym staramy się rozmawiać z naszymi chłopakami. A miałeś jakiś taki punkt graniczny, jak wszedłeś w tę rolę, że coś kompletnie cię wywróciło, wiesz, wszystkie założenia, bo to jest tak, że wchodzimy w rolę, do której nie jesteśmy przygotowani, a mówię też o nas, tak. bo też to doskonale znamy. I nieraz musiałyśmy um, trochę się złamać, gdzieś odnaleźć na nowo w tej sytuacji. Tak, znaczy w ogóle powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że kobietom jest trudniej wejść w taką rolę niż mężczyznom. Ja w ogóle A z... mam wrażenie, że ojczymów się podziwia, że facetów się podziwia Wiecie za co? tą rolę. Myślę, że z racji, chyba być może trochę to upraszczam i skracam y, całą historię, ale mama jest wyjątkową osobą dla dzieci i kiedy mm. dziecko widzi, że tak jakby tata spotyka się z inną kobietą i jest to... Ciężej do przepracowania dla dziecka niż wtedy, kiedy mama spotyka się z innym facetem. Myślę, że nam jest prościej, po prostu tak skracając. Nam, mężczyznom, prościej jest wejść w rodzinę, kiedy yy, nasza yy, kobieta czy żona już w tym momencie ma dwójkę czy trójkę dzieci, ma, ma dzieci, niż odwrotnie. Wtedy, kiedy kobieta... Zwiąże się z facetem, który ma dzieci. Po prostu inaczej, tak, tak mi się wydaje, taką, tak, takie mam podejście do tej sytuacji, że dzieci potrzebują więcej czasu, żeby zaufać, bo jednak do mamy, no, mama zawsze jest taką mhm. osobą, no, newralgiczną, najważniejszą i tak dalej, więc, 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 oczywiście, no, trzeba tutaj, nie wiem, czy więcej. Trudu, czasu, cierpliwości, ale na pewno myślę, że my mężczyźni mamy troszeczkę sytuację prostszą. Natomiast wie, wiecie co, czy miałem jakąś sytuację, czasami opadały mi ręce, czasami mam coś takiego, mówię. Pff, dobra, po prostu nic nie mówię, bo, bo nie chcę powiedzieć za dużo i tak dalej. Ale mi nawet chodzi wiecie, o coś jest... takiego, że odkryłeś coś na swój temat, że kurczę, dokonałeś cudu tak na własną miarę, wiesz, no. To dzieci naprawdę nas potrafią nauczyć nowych Pokorę, rzeczy na własnym tak, 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 to prawda. Wie, wiecie, co nie przechodzi mi teraz takiego nic konkretnego do, do głowy. Ale, A jakiś taki no. moment szczególnej dumy z samego siebie? Ja nie podchodzę do tego na tej zasadzie. wiecie... Pierwsze bo... naleśniki, które zrobiłeś pytania no, <laughs> Nie się udało się, jest! Ja bardziej. <laughs> Bardziej sytuacja jakaś taka, jeżeli chodzi o jedzenie, to, to, to nie ja. No teraz na przykład to Stanisław robi mi jakieś, tak go to poproszę tak, bo on dobrze gotuje. Powiem. No, dlatego mówiłem wam, to jest bardzo rozwinięty, <grym> dłużały <grym> facet i, i naprawdę czasami jak przychodzę zmęczony, Stasiu, a Stasiu coś sobie robi, ja mówię, Stasiu dołóż trochę makaronu, to mówi, zrobić ci też ja, no zrób. I, i, wtedy, I wtedy jemy razem. Natomiast wiecie co, to, jest, to są po prostu takie sytuacje, które nie, już, już teraz ja nie wracam pamięci na zasadzie takiej łała, wow, to to nam wyszło, a to nam się nie udało. Po prostu żyjemy jak rodzina, i, i od samego początku tak, tak było. I być może właśnie dlatego, że było to tak naturalne i takie jakoś bezboleśnie, o tym o czym mówiłem wcześniej. To też dlatego nie wyolbrzymiam, nic, mm -hmm. nic jakoś tak specjalnie mnie nie, nie pogrąża, po prostu. Są, Zen. Są, nie, są sytuacje, kiedy człowiek jest wyprowadzony z równowagi, <gry> ale po prostu sobie wtedy tłumaczę, no tak właśnie jest z dziećmi, tak? Okay. Powiem wam tylko kiedyś, zadałem takie pytanie chłopakom, tak? Siedzieli przy stole, mówię, słuchajcie, tak patrząc na to, co się teraz dzieje, do nich i to, co mnie szokuje względem tego, jak dzisiaj młodzi ludzie pochłonięci są telefonami i trochę tego nie rozumiem, muszę wam powiedzieć, bo rzeczywiście za moich czasów tego nie było, ale nie chcę używać, bo za moich czasów. No tego nie to raczej? Powiem wam tak, że mnie to szokuje, ale zastanawiam się. Słuchajcie, chłopaki, mówię do nich, co będzie was tak szokowało, co będą wasze dzieci robić, że kiedyś ty, Stasiu i Tadek, powiedzcie swoim dzieciom to, co ja mówię teraz, na zasadzie tych telefonów, które macie, co was będzie tak szokowało, w którą stronę pójdzie ten świat i te moje słowa po prostu były jakąś taką refleksją, że że też nie można się na to obrażać, że trzeba po części to zrozumieć, że jeżeli jedziemy na, na wakacje, to, to pierwsze trzy dni dzieci siedzą z nami na basenie, ale już później czwarty dzień chcą się wyądrewnić, chcą się posiedzieć sobie w pokoju i my może tego nie rozumiemy, bo z, nie wiem, za naszych czasów jak trudno było dostać paszport, za moich, bo tak rzeczywiście kiedyś było. Za naszych też. to było. Prawda? Ale dzięki. To wtedy bym siedział pewnie na tym basenie również w nocy. Ale, ale takie są nowe czasy. To jest tak jak z internetem i, i social mediami, i tak dalej, do których też trzeba się przyzwyczaić. Myślę, że nie można się obrażać, a przede wszystkim trzeba zrozumieć, tym bardziej dzieci. Natomiast na pewno trzeba stymulować i, i, i namawiać ich do tego, żeby ten czas im zająć. I to jest taki przykład nawet tych mi, mijających czasów. To jest to, co, co lubię często powtarzać, z, z, za moich czasów. To jak miałem karę, to mama mówiła: Masz karę, siedzisz w domu, nie wyjdziesz na dwór. Dzisiaj mówi się do dziecka: Masz karę, wyjdziesz na dwór, zostajesz telefon. I to jest też, też taki symbol dzisiejszych czasów. I jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, dotyczy to bardzo dużo, dużo rodzin, bo po prostu tak jest. I, i my, jako, jako starsi, jako rodzice, musimy. Próbować stymulować nasze, nasze dzieci, które mam wrażenie, i tak mają dużo obowiązków, mają szkołę, mają tak, jak mówię, no, 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 starają się też Presję też, tak. Nożą, mają presję. Nie? I powiem Wam szczerze, że tak coś, z czego my dorośli może nie do końca zdajemy sobie sprawę, bo o tym też ostatnio myślałem rozmawiając z kimś, to jest właśnie. Z pandemii I, i to, jak dzieci zostały zamknięte w domu, jak, jak, jak trudno być może nam jest zrozumieć, kiedy, kiedy nie spotykasz się w klasie z dziećmi, kiedy musisz się skoncentrować jako jeszcze młody w sumie dzieciak i nie do końca taki znany na tym komputerze, żeby siedzieć spokojnie i patrzeć i słuchać, co ktoś mówi do ciebie z ekranu komputera i tak dalej, a twoja energia cię rozpiera. Wiadomo, że w szkole możesz ją rozładować, że myślę, że dla dzieci to nie był lekki czas, i, i to też jest taki dodatkowy powód do tego, żeby się no, bardziej Pochylić nad, nad, nad pewnymi czynnikami w wychowywaniu dzieci, czy dotarcia do nich, czy, czy na takich etapach, kiedy możemy naszych dzieci nie rozumieć, bo po prostu robią coś, czego my nie robiliśmy. To jest normalne, to zawsze powtarzam to są dzieci i one mają prawo do tego, żeby to robić. A miałeś jakieś rady, porady, w słowo wsparcia od taty chłopców? Wiesz, nie, nie rozmawialiśmy na ten temat z Jackiem. Wiesz, były tutaj role, że tak powiem, podzielone i, i, i takie oczywiste, że Jacek jest tatą i, i tak jak powiedziałem, chłopcy go bardzo kochają i, i, i do niego jeżdżą, i, i nigdy nie było tutaj jakiegoś problemu ani w komunikacji, ani w dostępu wzajemnym, prawda? I, i to też jest uważam bardzo ok, że, że też Małgosia ma pełną tego świadomość, że, że Jacek jest ich tatą i ja również. I, co nie znaczy, że musieliśmy rozmawiać i, i, i udzielać z jakichś wzajemnych instrukcji. Ja myślę, że y, chyba dla niego to też jest okej, okay, jak, jak wie, że jego synowie mają kogoś normalnego, kto tam się nad nimi, nie wiem, nie, nie znęca, nie wyżywa. Ja nawet mam są... cytat. E, tak, właśnie, bardzo, bardzo się ciepły na twój wspieramy. temat. Kłopot byłby, gdyby się nimi nie zajmował, ale to mm. jest fajna rodzina. Radosław to świetny chłopak. A drugi e, dotyczy świąt. Do chwili, do chwili, gdy nie zachorowałem, organizowaliśmy święta raz u mnie, raz u Małgosi. Ale teraz ona ma małe dziecko, moi synowie brata. Nie będę rozdzielał rodziny. No i to jest bardzo dojrzałe, bardzo miłe to, co powiedział. Y no, i myślę, że, że, że tak jest, że też wzajem, mamy do siebie wzajemny szacunek. I, i, I tutaj nikt nie próbuje wejść w niczyją rolę, nikt nie próbuje nikomu nic udowodniać, nikt nie próbuje zabiegać o miłość dzieci kosztem y, drugiej osoby. I myślę, że to jest bardzo wyważone, bardzo racjonalne i tak jak. Y, z czego zdajemy sobie wszyscy tak naprawdę sprawę i coś, co mnie dziwi, z czego nie zdają sobie sprawę dorośli, że walcząc czasami między sobą poświęcają dzieci. Hmm. I u nas jest ten y, taki, taki argument, który był od początku najważniejszy, że nigdy w naszych relacjach, w naszej komunikacji nie będziemy poświęcali Stasia i tatka dla własnego poczucia, że jesteśmy, nie wiem, lepszymi rodzicami, czy ktoś jest gorszym rodzicem nie. W ogóle czegoś takiego, coś takiego nie ma miejsca i, i myślę, że i dziwi mnie to, jak czasami dorośli nie zdają sobie z, z tego sprawy, że dzieci tak naprawdę na tym cierpią, bo dzieci mają swoich rodziców, chcą być z nich dumni, kochają ich i, i tak powinno zostać. I Żaden z dorosłych nie powinien wyprowadzać ich z tego, i tak jest właśnie u nas. I, i myślę, że to też jest. Nie wiem, czy to jest sukces, ale, myślę, ale że sukces. to jest okej. Okay. Ja, um, ja się z tego sukces, cieszę, że tak, że, że, że Jacek tak o mnie mówi, to jest miło. Ja, ja też mam do niego szacunek, jako do, do taty, i tak jak powiedziałem, zdaję sobie sprawę, że to jest jego tata, i nigdy nie próbowałem go zastąpić. I kiedy chłopaki chcą do niego jechać, jakkolwiek, zawsze do niego je i, I sam czasami ich do niego odwożę, i to są zdrowe, normalne relacje. Tak mi chodzi po głowie pytanie, od czego jest tata, a od czego Radek. <noise> nie, to tak jak powiedziałem Wam, że no, ja jestem ich przyjacielem, to, jest, to, to są role, które gdzieś się upłynniają. Nie, ma... nie miałeś nigdy jakiegoś takiego Maszawemu. zawahania, czy nie wszedłeś w kompetencje taty? Nie, natomiast czasami mam wrażenie, że właśnie być może to, na tym się zestawiałem, czy na przykład. To, że na kogoś yy, krzyczysz, czy podnosisz głos to jest już to, że czujesz się jako ich tata? Czy na przykład na swojego syna podnosisz głos zdecydowanie bez jakiejś tam refleksji, zupełnie naturalnie? A już do kogoś, kto jest synem twojej żony, ale już ty nie jesteś jego tatą? Czy tutaj zachowujesz jakiś dystans? I, i, i chyba nie, właśnie brak tego dystansu powoduje, że już to są te relacje takie totalnie rodzicielskie, tak? I ja mam z nimi takie relacje, no bo hmm. tak jak powiedziałem, one oczywiście są uzależnione też od, od, od wieku, od sytuacji, która jest i, i, i zdecydowanie Nastaśka już nie krzyczy, i nie będę Będę na niego krzyczał, bo, bo jego traktuję jako dorosłego człowieka. Jemu będę coś tłumaczył, ale zupełnie w inny sposób niż jeszcze Tatkowi, który jest młodszy i który czasami po prostu tego, tego nie rozumie. i, i... I chyba to też jest normalne, ale czasami zdarza mi się podnieść głos i to też świadczy chyba o tym, że już, czy już, to chyba nigdy też nie miałem takiej, takiej bariery też jesteś na chyba z nimi sobie... częściej nawet niż ich tata No e, tak, no bo oni z nami, z, nami, z, nami, z nami mieszkają, z nami, z nami, z nami żyją i, i ale, ale najważniejsze, że, że to jest zupełnie naturalne. Jeżeli podnosisz głos, to podnosisz. Tak jak na swoje dziecko, tak samo na, 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 na nich. Ich tak traktuję rzeczywiście, jakby byli moimi dziećmi niezależnie, że nie, nie próbuję, wiesz, wejść w rolę taty, to ja w swojej głowie traktuję ich jako moich no, chyba takie jest w ogóle najlepiej dla wszystkich tak naprawdę. A jak do Ciebie mówią? Radku, Radek. A, no. Po imieniu Super. zawsze, mówię, zawsze mówię, ja, tak Zawsze Tadek, jakby mamy tak, Radku. No, <laughs> także no, było, było masę takich sytuacji, wiecie, wiecie ujmujących i, i takich, kiedy, kiedy, kiedy no, później sobie tam z Małgosią opowiadaliśmy, czy dzisiaj opowiadamy czasami. Chłopaku pamiętam, jak kiedyś byliśmy wszyscy w, w Norwegii, pojechaliśmy do mojego brata z Małgosi rodzicami. No i wynajęliśmy sobie taki domek na fjordach, no, i w pokoju tam chyba z osiem osób. Tam Staś, Tadek, ja no i nagle Małgosia z chłopakami, z rodzicami Wyszła yy, i Stasiu poszedł. I tak Tadek, taki chyba wtedy pięciolatek, leży. Tak patrz na mnie. Latku, naleźcie sami. <śled> No i to są takie sytuacje rozbajające. I zawsze było śmiesznie i zabawnie. też pamiętam jak wyjeżdżaliśmy, jak chciałem chłopakom się przygotować i gdzieś za miasto i była jakaś sarna wyszła na... To wtedy trochę zacząłem już przesadzać albo jakieś tam zaręki czy tanie. Ja mówię, no chłopcze, to mogło się o, zobaczyć ten. Ja mówię, o, muszę tu podziękować mojemu koledze. Oni to od czego? Ja mówię, bo mój kolega jest leśniczym, i ja zadzwoniłem do niego, jak będziemy przyjeżdżali, żeby wypuścił ten sarny, żebyście zobaczyli, żeby było miło. Nie, tak się do mnie patrzą. No dobra, że czuję. Tak dobra, wtedy trochę przesadziłem, bo to jeszcze jest odwołanie do spraw z, z, z małgością. Jak kiedyś się spotykaliśmy i wyszliśmy z galerii handlowej i nagle wybuchły to było przed świętami, niedługo nie, 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 nie i, i za pokaż, pokaż sztucznych ogni nagle na tą sklepie galerii po prostu sygnał z go się: wow, wow! A ja tak, mówię, a ja tak mówię, kurczę, poczekaj, bo muszę zadzwonić. A do kogo? Ja mówię, bo jak szliśmy w tej galerii i ty poszłaś tam po zakupy, to tam mój kolega ma to stoisko. Ja poprosiłem go, że jak będziemy wyjeżdżać, to żeby właśnie te race, te wszystkie dla ciebie, te petarne. Wow, naprawdę? Nie. A twoja mama weszła w rolę babci chłopców? Tak, no moja mama bardzo była szczęśliwa, w ogóle moi rodzice byli bardzo szczęśliwi, że się ustatkowałem, że mam rodzinę i tak dalej. Tak, Więc... tata nawet czytałam w jakimś wywiadzie, że podziękował tak. Małgosi, że cię udomowiła. Tak, dokładnie. I, I nasze zaręczyny to były wtedy, kiedy na święta przyjechali do mnie moi rodzice, Małgosi oczywiście. Więc tak, widzieli, że to wszystko od razu jest życie rodziny, że wszedłem od razu do, ro, do rodziny i, i, jesteśmy, i jesteśmy w czwórkę, więc bardzo się z tego cieszyli. Ale zawsze też moja mama szczególnie wiedziała, jak też chciałbym mieć swoje dziecko. Ja myślę, że też moi rodzice, znając mnie, wiedząc chyba, jakim jestem człowiekiem, bo tak jak się mówi, najlepiej znają nas, nasza rodzina i tacy najbliżsi przyjaciele, to myślę, że wiedzieli też, że, że, że to będzie dla mnie duże szczęście. Natomiast powiem wam, że ja sam nie zdawałem sobie sprawy jak duże. Ja pamiętam kiedyś, jak do mnie przyjaciel powiedział, słuchaj, jak będziesz miał swoje Dziecko, to jak ono popatrzy ci w oczy, to poczujesz coś takiego, czego nigdy nie poczułeś. I ja się zastanawiałem, jak kurde, ciekawe, czy tak będzie. I powiem wam, że nie, że się bałem, bo to jest tak, to jest tak pytanie i odpowiedź, które zadajesz sam sobie. Nie będziesz się z tym nikim dzielił, chociaż o tym wam mówię, ale tylko dlatego, bo było jeszcze bardziej niż on mi powiedział. Ale zastanawiałem się, mówię, a może to nie jest tak, jak on mówił, że ja czegoś takiego, takiego, żebym sam przed sobą powiedział, że to jest taka miłość, że po prostu strzelacie piorun i w ogóle jesteś w innym świecie, to teraz mogę powiedzieć, że jest jeszcze bardziej. Naprawdę. A chciałeś mieć syna czy córkę? Wiecie co? Ja mówiłem nawet chyba coś o córce. Kiedyś, ja mówię, córeczka, może to tak mi się wydawało, takie urocze, wiecie i tak dalej, ale. Moja żona mówi, tak? I naprawdę, chciałbyś się bawić w sklep, czy grać sobie w piłkę? <laughs> <laughs> tak, oczywiście sobie zażartowała. Nie, tak naprawdę, w naszym przypadku, tym bardziej w naszym przypadku, my nie byliśmy na tyle. Y, że tak powiem, y, skażeni wybrednością, żeby, żeby, żeby móc sobie wybierać, czy to będzie yes. syn czy córka. Generalnie y, chcieliśmy po prostu mieć wspólne dziecko i, i dzisiaj już na to, dzisiaj tego nie roztrząsam. Jak się dowiedziałem, że będę miał syna. Cudownie, i wszystkie wartości, które niesie za sobą miecyna. Ja dzisiaj z tego czerpię, czyli ta gra w piłkę, to, że ma podobne jakieś gesty, że nawet tak często powtarzam, a co zawsze wypomina mimo gościa, bo heniu, czasami ma takie momenty, że jest sfokusowany na czymś i potrafi się sam bawić. I że bierze zabawki, tak lubi być w środku jakichś zainteresowania i tak dalej, ale ma też coś takiego, że go coś. Pochłonie, to jak sobie patrzę na niego z boku, on się bawi, wtedy mówię, ma to po mnie. Moja mama mówiła, że ja też często tak się bawiłem sam ze sobą i potrafiłem znaleźć sobie zajęcie. Natomiast to, jak słuchajcie, uwielbia piłkę, jak bardzo dobrze kopie na bramkę, jak sprawia mu olbrzymią radość granie ze mną w piłkę w pokoju, to jest inna historia. Więc, więc to właśnie jest coś, co niesie za sobą, yy, kiedy, kiedy, kiedy rodzi nam się syn i my yy, gdzieś tam... Podświadomie staramy się w zobaczyć w nim nasze cechy, natomiast oczywiście z jednym warunkiem, że nigdy nie można robić presji. Ja nigdy tej mm -hmm. presji na, na, na Heniu robić nie będę. Oczywiście byłoby to moje marzenie, gdyby chciał być sportowcem, bo ja to przeżyłem i to jest fajne życie i, i wiem, z czym to się wiąże i przede wszystkim mógłbym mu w tym w jakimś sensie pomóc. Natomiast nigdy w życiu nie będę mu najmniejszej presji. Dam mu wybór oczywiście, zapiszę go do jakiejś szkoły piłkarskiej, ale jak powiem, że nie, albo jak będę wiedział, że się do tego nie nadaje, to, to też nigdy w życiu nie będę go zmuszał. A Tadek, Stanisław grają z wami w piłkę czasami? Wiesz, kiedyś mieli, tak. Kiedyś grali, bo i Staś, i Tadek byli w szkółce Barcelony, później zapisaliśmy ich na tenis. Tak jak mówiłem, chcieliśmy dać im różne drogi, mhm. żeby, żeby poznali pewne dziedziny życia, żeby się sprawdzili w tym, ale ani jeden, ani drugi jakoś nie mieli do tego. Y przekonania, albo inaczej. Próba czasu spowodowała, że, że Staś na przykład w związku ze swoją wrażliwością, z podejściem do życia, jest projektantem takim. Zaczyna iść mocno w tym kierunku, chodzi na zajęcia szycia, y go się dres na przykład, mi bluzę pod choinkę, no, tak, więc on już jest na Choink. tym etapie, że, że bardzo mocno się w tym y rozwija. Y zaczęło się od jakichś gazet, od jakichś takich materiałów. Uh -huh. y wysłaliśmy go nawet na taki staż do, 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 do pewnej firmy polskiej, żeby Tydzień czasu zobaczył, na czym polega produkcja, i tak dalej, na czym polega w ogóle biznes, jeżeli chodzi o, o, o produkcję ubrań, butów i, 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 i coś na w ogóle sposób forma tworzenia, prawda? Więc bardzo mu się to spodobało i, i zdaje się iść w tym kierunku. Cały czas ma ten sam zapał, więc on ma duszę artysty. A Tadek na razie szuka swojego miejsca na ziemi. Ma dopiero 12 lat, więc wierzę, Aj, że, że, że gdzieś swoje miejsce. Nie znajdzie, bo myślę, że to też jest szczęście, że wracając jeszcze raz do, do swojego życia, co nie jest takie oczywiste, że jeżeli odnajdziesz swoją pasję w życiu, odnajdziesz coś, co, co z jednej strony jest twoją pracą, ale tak naprawdę głównie przyjemnością, to to nie czujesz, że pracujesz pracując i, i, i myślę, że ta pasja, którą sobie później jako dorośli ludzie dzielimy, nagle łapiemy się na tym, Przeprowadzowaliśmy coś, a możemy powiedzieć, że tak naprawdę fajnie spędzaliśmy czas w swoim życiu. Oczywiście, są różne tego cienie, zroty i upadki i tak dalej, no ale powiedzmy, że jest to takie bezkosztowe i, 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 i uważam, że to jest dobre, kiedy, kiedy, kiedy w życiu. I Stasiek wydaje mi się, to odnalazł. Staś ma swoją pasję. Yy... I mam nadzieję, że ta dekta się po prostu kiedyś odnajdzie, bo to jest myślę bezcenne później wtedy, kiedy jesteśmy już dorosłymi ludźmi. Ludzie, a powiedz, ludzie. macie jakieś sekrety przed Małgosią, z chłopakami, czy takie jakieś swoje, że chłopcy przychodzą do Ciebie z czymś, a nie pójdą z tym do Małgosi? Wiesz, co czasami bywały jakieś sytuacje. Coś tam, jak nie wiem, czy coś tam narozrabiał... To że Małgosi się teraz bawiło. To, to, nie, już nie powiem konkretnie jak to, ani co, ale to też tak, tak, były takie, że ja powiem, dobra, to weź tam zrób tak albo coś tam napraw, to i dobra, nie, nie mówię o tym Małgosi też, żeby, żeby dać im takie poczucie, że, że każdy ma prawo do błędów, ale też chciałem, żeby też mieli taką refleksję, że, że dobrze jest naprawiać swoje błędy. Nie zawsze mhm. muszą one wynikać pod wpływem jeszcze tam jakiejś dodatkowej presji, tylko po prostu samo przyznanie się do, do jakiegoś błędu czy sytuacja, o której sobie tam rozmawialiśmy w naszym gronie, niech też będzie naszą tajemnicą. A masz jakieś dobre rady dla takich osób, które wchodzą w związek z... Osobą, hmm. która ma już dzieci. No właśnie, no mówiłem, że o tych radach to jest trochę trudno komuś udzielać. No wiem. Co, ja myślę, konsekwentny konsekwentnych wypowiedziach, dobrze? Chyba, tak, <laughs> tak. chyba, chyba takie na, tak naprawdę pełne zrozumienie. Chyba myślę, że te zdanie sobie sprawy, że mamy do czynienia z dziećmi. Z dziecko, słowo klucz, że to, jest, to nie jest osoba, która myśli tak jak my, która jest racjonalna, poukładana, która ma prawo do swoich błędów, do swoich wykroczeń, przewinień, jakichś szaleń. Tak? I myślę, że, że ta cierpliwość to chyba też jest dobra, że dzieci to doceniają mimo wszystko, że potrafimy coś spokojnego nie wytłumaczyć. E, bo ten krzyk to jest, taki, taki, tak, to jest taka naprawdę ostatnia instancja. Już taka trochę, nawet chyba pokaz bezradności nasz w stosunku co do dzieci. No, no nie No jednak już czasami on jest tak. potrzebny. Rzadko, bo rzadko, no ale jednak. Natomiast myślę, że cierpliwość i, 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 i wyrozumiałość. Ale, ale, ale to, co powiedziałem, ta miłość do tej kobiety, która ma te dzieci, też nam pomaga to wszystko osiągnąć, tak? I, i, i Wiecie co, to z drugiej strony, to, ja nie wiem, czy to jest, bo łatwo mi jest mówić jeszcze raz podkreślę, bo ja naprawdę ich pokochałem, nie miałem z tym problemu. nie miałem z tym problemu. Naprawdę. Jakoś wszedłem do tego i, i oni mi to oddali. I to wszystko między nami było bardzo szybko. Więc też nie chcę się mądrzyć, że, 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 że to zrób to i tamto, i, i to jest łatwiej. Po prostu być może w moim przypadku było tak po prostu łatwiej, bo, bo gdzieś tam między nami zagrało i. i może miałeś szczęście, może na to szczęście no, zapracowałeś też troszeczkę. Szczęście. A może też trochę pomogło mi to, że. Nie wiem, że jestem taki jestem, że pewne rzeczy przeżyłem może, że byłem też sportowcem, bo, bo, bo myślę, że my jesteśmy też ludźmi, którzy późno dojrzewają, ale też dojrzewają na bazie bardzo takiego ciężkiego ładunku emocjonalnego. Mówiąc o tej presji. Jesteś w stanie naprawdę sobie zanalizować to, co ci się przyda, albo zupełnie naturalnie gdzieś to wnosisz do swojego życia, to nawet w relacjach z, z ludźmi, no tak. z dziećmi przede Pokora wszystkim. Też, nie? Pokora jest zawsze kluczem, ja myślę, że. Ktoś, ktoś, kto jest odklejony od rzeczywistości, jest odklejony od relacji międzyludzkich, no bo jednak pokora czyni z nas ludzi właśnie bardziej wrażliwych i takich, którzy spojrzą na życie z dystansem. I, i myślę, że ten dystans do dzieci też jest potrzebny, ale pozytywny dystans. Na zasadzie taki, żeby oni też wiedzieli, że, że jesteśmy dla nich, że, że, że pośmiejemy się, pożartujemy, ale też, że będziemy dla nich na pewno jakimś wsparciem, którego dzieci oczekują. A powiedziałeś o, tym, o tej miłości, A kiedy poczułeś, że ich pokochałeś. Nie, wiecie, nie było takiego momentu, że, że nagle stwierdziłem, że to już teraz po prostu. Tak jak ich poznawałem... To A pamiętasz po... pierwsze kocham cię? Nie, nie pamiętam, ale, ale, ale to jest miło, jak właśnie dziś mówimy, no kocham cię, jak chłopaki wychodzą i ja też do nich, no kochamy was mhm. chłopaki, czy kocham was i tak dalej. To było bardzo miłe i to, to też, powiem wam szczerze, nie pamiętam po... Jakim czasie naszych relacji y, gdzieś to słowo przyszło. Ale myślę, że to jest słowo ważne. Myślę, że ważne jest mówić do dzieci, że się ich kocha, i tak samo jak, jak ważne jest to, żeby dzieci mówiły to do nas. Ja, do Henia, który tego nie rozumie, bardzo często mówię, że go kocham. I, i, I nawet przez to, że go przytulam, on już zaczął przytulać mnie. I to też jest fantastyczne, bo myślę, że te emocje, które przekazujemy dzieciom, dzieci nam je oddają. I, i, i bezwzględnie jest to bezwarunkowe. Ale my, no bo dobrze kiedyś ktoś powiedział, dzieci się nie rodzą ani dobre, ani złe. Dzieci się rodzą. i Wykształtować w nich charakter, czy to dobro jest już obowiązkiem nas, rodziców. Oczywiście przejmują pewne geny i, i zachowania od, 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 od swoich rodziców, ale myślę, że jesteśmy w stanie wypracować. Ja strasznie staram się, żeby mój syn był ciepłym, kochanym facetem. Oczywiście ze swoim zdaniem, charakterem, co już ma, bo widzę, że potrafi zaznaczyć swoją osobowość. Jak mu się coś nie podoba, bo bardzo jasnie i klarownie to artykułuję, ale, ale chcę w nim wypracować taką właśnie miłość i empatię, jaką w moim w, w przypadku wypracowała moja mama. Super. Wszystko, nie? Wszystko. Dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. Radku, bardzo. ci dziękujemy. dziękujemy. Pozdraw swój patchwork. Zawsze prosimy o przekazanie tomusków i o, pozdrowień. No i chęcią ucałuj. Ale chłopaków też. cały w całą trójkę.